Lublin, Małopolska. Region jest nasz. 13 minut po godzinie 8, w czwartkowy poranek, wójt Bożencina Janusz Kwaśniak. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Czyli pewniak w wyborach. No nie można mówić o pewniaku w wyborach, przed nami wybory. No ale czy jest inne wyjście? Czy jest inna opcja? Udadzą no się ma. Do urn. Nie ma innej opcji, nie ma konkurencji, nie ma kontrkandydata. Chociaż szczerze mówiąc, wolałbym, żeby ten kontrkandydat był, bo to jest naprawdę okazja do jakiejś debaty, rozmowy o przyszłości gminy, programowej również wymiany zdań. Natomiast no, wybory się odbędą, będą w formie plebiscytu, głosowania na tak, na nie, gdzie mieszkańcy będą mogli podsumować moją pracę w ostatniej kadencji. Chociaż patrząc na wysiłek, jaki włożyliśmy w realizację wielu zadań na terenie gminy Bożencin, jestem przekonany, że mieszkańcy tą pracę, zarówno moją, jak i radnych, którzy ponownie kandydują z mojego komitetu, ocenią pozytywnie. No ale wie pan, są tacy, którzy pytają, czy nie zasiedział się pan w Bożencinie i sugerują, że może warto gdzieś dalej pójść. Nie zamierzam. Praca w Bożencinie jest moją pasją od 20 lat. Staram się, aby ta gmina się rozwijała, udało się podnieść standard życia mieszkańców poprzez realizację szeregu projektów, zarówno tych infrastrukturalnych, jak i społecznych. I przede mną w Bożencinie naprawdę jeszcze bardzo dużo wyzwań, o ile będzie taka wola mieszkańców, abym dalej pracował na tym stanowisku. Ciągle bezpartyjny? Ciągle bezpartyjny. Tak uważam, można? Że nie. Uważam, że bezpartyjność w samorządach jest bardzo ważna. Z tego względu, że no nie powinno być polityki, przynajmniej na szczeblu gminnym, małych gmin, takich jak gmina Bożencin. Trzeba unikać sporów politycznych, jak najbardziej trzeba się spierać merytorycznie po to, żeby wypracowywać właściwe kierunki rozwoju, decydować o tych inwestycjach, tych działaniach, które z punktu widzenia społecznego są najbardziej konieczne. Panie wójcie, jest jakiś niedosyt po tej mijającej kadencji, czy ze wszystkiego jest pan zadowolony? No i takie dwa w jednym. Drugie pytanie do tego pierwszego pytania. Co w kwestii polderów powodziowych w Bożencinie? Z natury jestem optymistą i generalnie mówiąc zawsze, nawet jeżeli są jakieś drobne klęski, staram się z nich wyciągać wnioski, a przede wszystkim znajduję w nich jakieś pozytywy. Więc jeżeli chodzi o poprzednią kadencję, oceniam ją bardzo pozytywnie. Udało się zrealizować większość założeń, jakie mieliśmy w programie na lata 2014-2018. Szereg inwestycji służących mieszkańcom w postaci chociażby budowy Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Bożencinie, budowy i przebudowy dróg, w tym drogi do strefy przemysłowej, która uzbroiła nam tą strefę, budowy chodników, budowy obiektów sportowych w miejscowości Łęki, w miejscowości Bożencin Dolny, dalej remontów szkół, rozbudowy oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, także tych inwestycji było sporo. Czy zabezpieczenie dobrze wykorzystane czas powodziowe jest już na należytym poziomie, bo rzeczywiście u Szwica, no, przy każdych większych deszczach mamy takie przykłady z przeszłości, z historii, dość boleśnie doświadczała Bożencin. Gmina Bożencin to zabezpieczenie budowała w miejscowości Bożencin. Był to projekt polegający na wykonaniu palisad, murków zaporowych, odbudowie dróg, bo w zasadzie tam tylko mogliśmy interweniować z racji tego, że na obwałowaniach przebiegają drogi gminne, które są w kompetencji w zakresie utrzymania samorządu Bożencina. Natomiast no, nie możemy działać na wałach przeciwpowodziowych, bo one leżą aktualnie w gestii Wód Polskich, a tam jest sporo do zrobienia. Natomiast wracając do tego projektu w Bożencinie, wykonaliśmy 95% zadania za kwotę blisko 14 milionów złotych, a więc to zabezpieczenie na odcinku ponad 6800 metrów. Do wykonania pozostało 350 metrów. I tu po wielu miesiącach starań otrzymaliśmy promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 1 200 000 złotych. Niemniej potrzeba więcej. No z właśnie, tego co wiem. Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej okazało się, że najtańsza oferta, która wpłynęła, opiewana kwotę 2 700 000 złotych. No te koszty robocizny są zdecydowanie droższe.
Więc wystąpiliśmy do ministra spraw wewnętrznych i administracji z prośbą o zwiększenie tej promesy, jest kwoty odpowiedź? Dotacji. Jeszcze nie mamy odpowiedzi, spodziewamy się w najbliższych dniach. Mam nadzieję, że będzie pozytywna, bo to jest bardzo ważne zadanie z punktu widzenia zabezpieczenia powodziowego Bożencina. I to jest odcinek najbardziej zagrożony w przypadku wezbrań rzeki Uszwicy, gdzie jest zwarta zabudowa, gdzie jest realne zagrożenie przerwaniem obwałowań. Wiem, że udało się wyłonić wykonawcę na ostatni bodaj etap termomodernizacji. Jak to się robi? Gdzie się szuka wykonawców? Bo jest z nimi problem. W sumie mieliśmy 3 przetargi, które zakończyły się wynikiem negatywnym. W tym 4. zgłosiło się 3 oferentów, gdzie wyłoniliśmy wykonawcę robót. Aktualnie kończymy roboty związane z modernizacją kotłowni, z przebudową centralnego ogrzewania, z instalacją klimakonwektorów. Natomiast przed nami termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie dachu, instalacja fotowoltaiczna oraz wymiana oświetlenia na oświetlenie LED-owe. Ta inwestycja po zakończeniu pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania obiektu Urzędu Gminy. Stanie się on bardziej funkcjonalny i przyjazny nie tylko urzędnikom, ale i mieszkańcom. Czy koszty takie same, jak państwo zaplanowaliście? Czy do tej inwestycji też trzeba było dopłacić? Tak, do tej inwestycji też trzeba było dopłacić. Jest to kwota rzędu 20% wartości szacowanej. Niemniej jednak trzeba mieć świadomość, że te koszty robót zdecydowanie wzrosły, zarówno osobowe, jak i materiałów, stąd też takie ceny na przetargach. Jest wielofunkcyjne boisko sportowe w Bożencinie Dolnym. Pokazaliśmy zdjęcia na rdn.pl, informowaliśmy w serwisach regionalnych RDN Małopolska. A moje pytanie brzmi, czy dostępne dla każdego? Tak, dostępne dla każdego, nie tylko dla uczniów szkoły. Zresztą jest to najmniejsza, jedna z najmniejszych szkół na terenie gminy Bożencin. 54 dzieci w szkole podstawowej plus 20 przedszkolaków. Miejscowość liczy niewiele ponad 700 mieszkańców i powstaje tam boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną z funkcją kortu tenisowego. A więc taka infrastruktura niezbędna dla mieszkańców. Ale zaznaczam, w tak małej miejscowości. Była taka potrzeba? Tak, była taka potrzeba. Istniejące boisko było w złym stanie technicznym, było to boisko asfaltowe, stąd też podjęliśmy w tym zakresie działania i mamy tam dalsze plany na najbliższą kadencję w postaci budowy sali gimnastycznej przy zespole szkolno-przedszkolnym. Kto będzie burmistrzem Brzeska? Na kogo pan stawia? Kogo rekomenduje? Trudno powiedzieć. Pana natomiast Tomasza Latochę? Natomiast ta kampania w Brzesku jest strasznie niemrawa. Znaczy brakuje mi istotnej rzeczy, a mianowicie debaty. Debaty programowej między kandydatami w zakresie tego, co zamierzają zrealizować w przyszłej kadencji samorządu. Tego nie ma. Tego nie ma. Ja na przykład jako mieszkaniec osiedla Słotwina chciałbym się dowiedzieć, jakie są plany poszczególnych kandydatów w zakresie rozwoju tego osiedla, tej części Brzeska. Przecież tam brakuje praktycznie wszystkiego. Nie ma żadnej infrastruktury, ani sportowej, ani rekreacyjnej, ani kulturalnej. No ta młodzież nie ma gdzie się podziać. Do tej pory nie ma, nie uzyskałem od żadnego z kandydatów na ten temat odpowiedzi. Panie wójcie, Tomasz Latocha, Sławomir Pater czy Grzegorz Wawryka? Który pana przekonuje najbardziej? No jeszcze jest czwarty kandydat, Krzysztof Ojczyk. To natomiast, może on? Natomiast myślę, że z tych 3 wymienionych przez panią redaktor, wszyscy mają szansę na przejście do drugiej tury i że te wybory w Brzesku jednak będą wymagały rozstrzygnięcia w drugiej turze. Wziął pan udział w biegu Bożencińska Dycha. Taki bieg w miniony weekend w Bielczy. Piękna pogoda, znakomite zdjęcia. Pan z numerem 1 na starcie. Jak długo pan biega? Jak długo biegam? Co prawda w tym biegu nie udało się poprawić rekordu życiowego z treningów. To był bieg na 10 kilometrów. To był bieg na 10 kilometrów. Niemniej jednak osiągnąłem dobry wynik, godzina 3 minuty. Nie przygotowywałem się też szczególnie, nie było na to czasu w miesiącu sierpniu i wrześniu, może 3 treningi na tym dystansie. To mało, to niewiele. Udało się zrobić, ale dobry wynik. Natomiast jestem dumny z tego, że udało się wystawić reprezentację Urzędu Gminy 4-osobową
Pobiegliśmy po raz pierwszy drużyną, bardzo dobre wyniki moich koleżanek, pani Ewelina Curyło, 51 minut, rekord życiowy, 8 miejsce swojej kategorii, K2, kilkunastu w sumie mieszkańców gminy Bożęcin, Michał Martyka w kategorii M1, czyli mężczyzn 20-29 lat, na trzecim miejscu sklasyfikowany z czasem 43 minuty, także fantastycznie. Fantastycznie, że tylu ludzi biega, no, ale uprawia nie wiem, tę dyscyplinę sportową. Ale nie wiem, jak długo pan biega, panie wójcie? Od kiedy ten sport w pańskim życiu jest tak bardzo ważny? Tak naprawdę, jeżeli chodzi o bieganie, to od czerwca. Czerwiec, można powiedzieć, i lipiec trochę mocniej przepracowałem, natomiast mam duże ambicje. Na pewno będę się starał w zimie przygotować do sezonu roku 2019, aby uczestniczyć w wielu tego typu zawodach, biegach na 10 km, a moją ambicją i moim marzeniem jest udział i ukończenie maratonu i mam nadzieję, że to się uda. Oczywiście wymaga to przygotowań, daję sobie najbliższe 2 lata na te przygotowania i że to stanie się również moim udziałem. Na koniec zapytam, to życie ze sportem na poważnie zmieniło się? Tak, tak, dodaje mi to energii, jest to moja pasja, sport stał się ważny w moim życiu, dzięki uprawianiu sportu zredukowałem wagę. Ile to, 30 kilogramów? No, prawie 30 kilogramów, czuję się dużo, dużo lepiej, więc zachęcam wszystkich do uprawiania dyscyplin sportowych, tych, które uważają za przyjazne sobie i stosowne. No to jeszcze podkreślmy, że zwłaszcza jesienią i zimą, kiedy tak ciężko czasem wyjść z domu, jest to szczególnie ważne, bo dochodzą do nas endorfiny, te hormony szczęścia. No i dzięki temu chyba zdrowsi jesteśmy ogólnie. Potwierdzam zdecydowanie tak. To jest bardzo ważne. Janusz Kwaśniak, wójt Bożęcina, czyli pewniak w Bożęcinie, z nami w czwartkowy poranek. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu, dziękuję pani redaktor.